środa, 14 grudnia. Dziś powiemy m.in. o kolejnej kuriozalnej debacie o Polsce w Parlamencie Europejskim. Powiemy też o przesłuchaniu sędziego Ryszarda Milewskiego przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold, a także o wielkim dramacie ludności cywilnej miasta Aleppo. Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Chciałbym zaapelować pod adresem prezydenta Rzeczpospolitej, żeby w trybie pilnym zaprzysiężył trzech sędziów, którzy zostali wybrani przez poprzednią kadencję Sejmu. I apeluję pod adresem rządu polskiego, żeby opublikować i w pełni szanować wszystkie wcześniejsze orzeczenia, które zostały wydane przez Trybunał Konstytucyjny. W Unii Europejskiej od czasów niepamiętnych rządzi jedna konstelacja polityczna i państwo już tak przyzwyczailiście się do tego, że jeżeli gdzieś następuje jakieś zróżnicowanie, to traktujecie to jako anomalię. Debata o niczym. Parlament Europejski znów dyskutował o praworządności w Polsce. Mieliśmy dzisiaj sędziego Sądu Okręgowego, który no jawnie kłamał przed komisją. Nie dowiedzieliśmy się dzisiaj wielu istotnych faktów co do pewnych obszarów, za które odpowiadał pan sędzia. Jakie miejsce na trybunie honorowej Lechii Gdańsk zajmował sędzia Milewski i tuż za nim zawsze na tych zdjęciach widać siedział były premier Donald Tusk. Ryszard Milewski, sędzia na telefon przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Oni zabierają nam wszystko. Nie mamy jedzenia ani miejsca do gotowania. Oni nie pozwalają nam jeść nawet kawałka chleba. Cały czas czujemy głód. Wiele osób zmarło z tego powodu. Martwimy się, że siły Asada mogą przyjść do nas i dokonać wielkiej masakry. Wczoraj w Bustan al-Qas ponad 80 osób zostało straconych, w tym kobiety i dzieci. Kto pomoże Aleppo? Dramatyczna sytuacja mieszkańców ogarniętego wojną miasta. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchiwała dziś sędziego Ryszarda Milewskiego. Dałem się nabrać, to moja wina i poniosłem za to konsekwencje, powiedział były prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w trakcie dzisiejszych zeznań. Odniósł się tak do ujawnionej kilka lat temu w mediach rozmowy, którą miał przeprowadzić z rzekomym pracownikiem kancelarii premiera. Tak zwany sędzia na telefon, podobnie jak przesłuchiwani do tej pory prokuratorzy, miał duże problemy z pamięcią. Rafał Potocki. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Mhm. To sformułowanie padało z ust byłego prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszarda Milewskiego, zeznającego przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold wielokrotnie. Posłowie pytali Milewskiego przede wszystkim o jego rozmowę z rzekomym urzędnikiem kancelarii ówczesnego premiera Donalda Tuska, pod którego podszywał się dziennikarz przeprowadzający prowokacje. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Tomiczyński z tej strony. Wczoraj rozmawialiśmy. Tak. Sekretariat szefa kancelarii premiera się kłania. Panie prezesie, Ja będę próbował pana łączyć z panem Tomaszem Arabskim. W jej trakcie Milewski wyraził gotowość ustalenia dogodnego dla ówczesnego premiera terminu posiedzenia sądu w sprawie aresztowanego prezesa Amber Gold Marcina P. i gotowość wydelegowania gdańskich sędziów na spotkanie z premierem, by zapoznać go ze szczegółami sprawy dotyczącymi szefa firmy. No, zostałem wprowadzony w błąd. Myślałem, że takie spotkanie rzeczywiście odbędzie się w kancelarii. No, sprawa była tego typu, że dzwonił pan minister Gowin do mnie osobiście, dzwonili z ministerstwa, proszono cały czas akta. Była debata sejmowa na ten temat. No, rzeczywiście dałem się nabrać, to jest moja wina. No, poniosłem za to konsekwencje. No. Posłanka PiS Joanna Kopcińska przeczytała fragment stenogramu tej rozmowy, a sędzia Milewski nie podważał wiarygodności tego dokumentu. W takim razie podsumowując, 13 spotkanie w kancelarii premiera, w których godzinach państwo by odpowiadało? Pan odpowiada, my się dostosujemy. Tak jak pan premier wyznaczy, tak będziemy. Czy tak było? No, odczytuję pani stenogram tej rozmowy nagranej. Dziękuję pani przewodnicząca. Posłowie pytali byłego sędziego o to, czy miał kontakty z politykami. Kiedy sędzia Milewski zaprzeczał, to poseł Jarosław Krajewski przedstawił niepodważalny dowód wskazujący na to, że sędzia kłamie. Kolejne zdjęcie, na którym, jak rozumiem, siedzi pan w tym samym miejscu nad panem były premier Donald Tusk. I jak patrzę, to obok pana siedzi były prokurator okręgowy prokuratury okręgowej w Gdańsku, pan Dariusz Różycki. Rozumiem, że pan potwierdza wiarygodność tych fotografii. Tak, ten w szaliku to ja.
Członkowie komisji w sprawie Amber Gold nie mają złudzeń, że zeznania sędziego Ryszarda Milewskiego są niewiarygodne. Dla mnie to było groteskowe, przede wszystkim przerażające. Mieliśmy dzisiaj sędziego Sądu Okręgowego, który jawnie kłamał przed komisją. Szanowni Państwo, zadajemy pytanie o kontakty z politykami. Odpowiedź jest negatywna, że nie ma, po czym nie upływa minuta czasu, a informuje nas świadek, że rozmawiał z ministrem sprawiedliwości. Trudno dać wiarę, jeśli chodzi o takie wyjaśnienia, że szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, że pan sędzia mówił, że nie pamięta i to było chyba najczęściej zastosowany przez niego sposób unikania odpowiedzi wprost na pytania posłów. Jednak jest kilka istotnych elementów, między innymi, które przedstawiłem podczas przesłuchania. Możemy sięgnąć do zdjęć archiwalnych, jakie miejsce na trybunie honorowej Lechii Gdańsk zajmował sędzia Milewski i tuż za nim zawsze na tych zdjęciach widać siedział były premier Donald Tusk. Myślę, że nie jest to przypadkowy i o to też pytałem. Dziwne jest to, że nie dowiedzieliśmy się dzisiaj wielu istotnych faktów co do pewnych obszarów, za które odpowiadał pan sędzia. Po ujawnieniu rozmowy sędziego Milewskiego z dziennikarzem przeprowadzającym prowokację, sędzia został odwołany z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i ukarany dyscyplinarnie przeniesieniem do apelacji białostockiej. Kolejnym zeznającym dziś przed komisją był Roman Gierszewski, biegły rewident, który zajmował się wyjaśnieniem sprawy Amber Gold. Rafał Potocki, Telewizja Republika. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata poświęcona sytuacji w Polsce. Debata ta jest niesprawiedliwa, stronnicza i bez podstaw, podkreślił podczas swojego wystąpienia europoseł PiS Ryszard Legutko. Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans wskazywał, że istnieje zagrożenie pogłębienia kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Co znamienne, frekwencja podczas debaty wybitnie nie dopisała. Paulina Bilińska. To już czwarta debata w Parlamencie Europejskim o stanie praworządności w Polsce. Wiceprzewodniczący Europarlamentu Frans Timmermans w swoim przemówieniu rozpoczynającym dyskusję powiedział, że rząd polski nie przyjął opinii Komisji Weneckiej oraz poruszył kwestię Trybunału Konstytucyjnego. Niestety od czasów przyjęcia zaleceń sytuacja nie poprawiła się w Polsce. 14 października Komisja Wenecka wydała opinię dotyczącą praworządności w Polsce, która w pełni popiera i potwierdza obawy wyrażone wcześniej przez Komisję Europejską. Niestety rząd polski nie przyjął opinii Komisji Weneckiej. Na wystąpienie Timmermansa ostro zareagował eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Panie przewodniczący Timmermans ciągnie z uporem dla mnie niezrozumiałym sprawę Trybunału Konstytucyjnego, domagając się, no bo to tak naprawdę do tego się sprowadza, domagając się tego, by ten Trybunał był zdominowany przez nominatów jednej strony politycznej. Ten zabieg został zrobiony w sposób, no, delikatnie mówiąc, nie do końca zgodny z prawem pod koniec poprzedniej kadencji, w czasie poprzedniego rządu i pan wtedy nie zareagował. Dlaczego pan nie zareagował? Dlaczego komisja nie zareagowała? Powiem panu dlaczego. Dlatego, że to była pańska strona. Temat Trybunału Konstytucyjnego to nie jedyny wątek, który interesował parlament. Konserwatywny rząd PiS amputuje Trybunał Konstytucyjny i donosi się o tym, że chce się ograniczyć prawa kobiet, prawa do zgromadzeń publicznych. Żadna większość demokratyczna świata uprawnia rząd do niszczenia demokracji. No niestety znowu robicie państwo orwellowski spektakl. Mam nadzieję, że ostatni, choć znając tę Izbę, nigdy nic nie wiadomo. Jak poprzednio, cała ta decyzja o debacie na temat Polski jest bezsensowna, niesprawiedliwa, skrajnie stronnicza i na niczym nie poparta. Nie wiem, jak w tak krótkim czasie mam rozsupłać te wszystkie nieprawdy, które były powiedziane. Nie ma, proszę państwa, żadnego problemu z ustawą o zgromadzeniach. Nie ma. Czy wyrażam się jasno? Nie. Nie ma żadnych ograniczeń komukolwiek prawa do demonstracji w Polsce. Ani jednostkom, ani grupom, ani organizacjom. Nie ma.
Dlaczego zatem zawracacie ludziom głowę? Jak można tak skrajnie rozmijać się z faktami? Wstydźcie się, nie wolno takich rzeczy robić. Ciekawą analogię przytoczył europoseł Robert Iwaszkiewicz, który nawiązał do wczorajszych obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Żołnierze uzbrojeni po zęby patrolujące ulice miast. Transportery opancerzone. Wzmocnione siły policyjne. Kontrole na dworcach i lotniskach. Atmosfera strachu i niepewności. Przedłużający się stan wyjątkowy. Można by skojarzyć Polskę sprzed 35 lat. Ale nie. To dzisiejsza Francja i Belgia. Czy to nie są problemy, nad którymi tak naprawdę powinniśmy debatować i je rozwiązywać? Szanowni Państwo, bądźmy szczerzy. Polska nie potrzebuje waszych uwag, waszego fałszywego zatroskania, waszych porad wziętych z sufitu. Zajmijcie się bałaganem w waszych państwach, bałaganem na waszych ulicach i w waszych społeczeństwach. Polska nie potrzebuje więcej waszej obłudnej demokracji. Czego natomiast potrzebuje tak naprawdę Polska? Wolności. To mnie bardzo martwi i niepokoi, że te nasze propozycje, próba podjęcia dialogu z polskim rządem, że to wszystko tak naprawdę jest rzucaniem grochem o ścianę. Jak widać, oznaki otrzeźwienia ze strony unijnych urzędników nie widać. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że nie była to ostatnia debata o Polsce. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Nadzieja na rozejm w Aleppo okazała się płonna. W mieście znów słychać strzały, znów giną niewinni ludzie. Sytuacja humanitarna mieszkańców jest tragiczna. Niestety końca koszmaru nie widać. Sebastian Rosiński. Rozejm w Aleppo, obowiązujący od wczoraj, został przerwany po tym, jak wojska Bashara al-Assada wznowiły działania wojenne. Opóźnia się ewakuacja ludności cywilnej ze zniszczonego miasta. Widzimy, że reżim wspierany przez Rosję i Iran stara się zapobiec ewakuacji ludności. Niestety umowa nie została wprowadzona w życie. Dochodzi do mordowania cywilów. Podejmiemy działania w celu osiągnięcia rozejmu i ewakuacji ludności. Liczyliśmy na ewakuację cywilów i sił opozycyjnych ze wschodniego Aleppo, ale niestety rakiety zostały znowu wystrzelone. Siły syryjskie złamały zawieszenie broni, atakując cywilów. Ciągle obserwujemy rozwój wydarzeń. Będę rozmawiał z rosyjskim prezydentem na ten temat. Z okolic Aleppo docierają informacje o egzekucjach na ludności cywilnej, które mają przeprowadzać wojska Asada. Martwimy się, że siły Asada mogą przyjść do nas i dokonać wielkiej masakry. Wczoraj w Bustan al-Kwas ponad 80 osób zostało straconych, w tym kobiety i dzieci. Warunki bytowe w Aleppo są tragiczne. Brakuje żywności i innych podstawowych artykułów. Oni nie pozwalają nam jeść nawet kawałka chleba. Cały czas czujemy głód. Wiele osób zmarło z tego powodu. Oni zabierają nam wszystko. Nie mamy jedzenia ani miejsca do gotowania. W najbliższych godzinach mają zostać podjęte negocjacje w sprawie przywrócenia rozejmu w Aleppo. Na razie społeczność międzynarodowa nie jest w stanie pomóc udręczonemu miastu. Sebastian Rosiński, Telewizja Republika. NATO, USA i Polska są przygotowane do realizacji postanowień szczytu sojuszu w Warszawie. Jesteśmy bezpieczni, skutecznie realizujemy nasze zobowiązania, powiedział w Żaganiu szef MON Antoni Macierewicz, który spotkał się tam z dowódcą sił lądowych USA w Europie, generałem Benem Hodgesem, wizytującym koszary w Żaganiu. Te będą jednym z miejsc stacjonowania amerykańskich wojsk w Polsce. Hodges przypomniał, że na szczycie w Warszawie zdecydowano, że sojusznicze wojska będą w Polsce i państwach bałtyckich tak długo, jak państwa NATO będą uznawały, że jest to potrzebne. Nie została podjęta żadna decyzja co do daty kończącej pobyt wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział dziś Hodges. A my już teraz zobaczmy tematy drugiej części programu. Sędzia Michał Warciński zastąpi Andrzeja Rzeplińskiego w Trybunale Konstytucyjnym. Zabijałem dealerów. Szokujące wyznanie prezydenta Filipin. Paczka dla rodaka. Świąteczny konwój wyruszy ze Szczecina do rodaków na Kresach.
Sejm uchwalił kolejne ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału. Dwie wcześniejsze ustawy są już uchwalone i czekają na decyzję prezydenta. Tymczasem w Sejmie po godzinie 20 przewidziano głosowania, w tym wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który zastąpi jego obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego. Paweł Ździarski. Teraz obie ustawy trafią do Senatu. Zdaniem posła PiS Tadeusza Cymańskiego nowe regulacje prawne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego powinny przyczynić się do zakończenia sporu wokół tej instytucji. Tak, niech mówi sam marszałek, on podjął decyzję, ja ją szanuję, uznał, że ma możliwości prawne. Mam nadzieję, że to się wreszcie skończy. O tym mówią wielu ludzi, że wreszcie ta sprawa po nowym roku dojdzie do jakiejś normalności. Pewnie po latach będą to jeszcze różni ludzie oceniać. To jest możliwe, ale chcemy, żeby to małe piekiełko Trybunału się skończyło. Ustawa zakłada m.in. unieważnienie wybranych bez wymaganego kworum kandydatur trzech sędziów TK na nowego prezesa Trybunału. Według projektu obowiązki prezesa w przypadku wakatu ma pełnić wskazany przez prezydenta sędzia o najdłuższym stażu. Ten warunek spełnia obecnie sędzia Julia Przyłębska, wybrana do TK w grudniu ubiegłego roku przez Sejm. Przeciwni nowym rozwiązaniom są politycy PO i Nowoczesnej. Ta ustawa w sposób ewidentny narusza konstytucję i ma tylko i wyłącznie jeden cel. Doprowadzić do tego, by na czele Trybunału Konstytucyjnego stanął sędzia wybrany przez obecną większość, który nie cieszy się poparciem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, a wyłącznie poparciem Jarosława Kaczyńskiego. Konstytucja jest w tym zakresie dosyć precyzyjna. Mamy wymienioną tutaj funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego i to on zgodnie z oczywistym jakby brzmieniem i rozumieniem funkcji wiceprezesa powinien pełnić funkcję podczas wakatu na stanowisku prezesa. We wtorek wieczorem po burzliwych obradach Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Michała Warcińskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Warciński zastąpi kończącego 19 grudnia kadencję prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Jestem przekonany, że godnie zastąpi członków odchodzących Trybunału Konstytucyjnego. Pewnie nie będzie miał z tym większych problemów, bo to, co zrobił profesor Rzepliński, a to właśnie za profesora Rzeplińskiego będzie pracował w Trybunale Konstytucyjnym. Profesor Rzepliński doprowadził Trybunał Konstytucyjny do sytuacji dość kryzysowej, wchodząc bardzo często w rolę bardziej polityczną niż rozjemcy konstytucyjnego. Posłowie mają głosować nad kandydaturą sędziego Warcińskiego dziś wieczorem. Paweł Zdziarski, Telewizja Republika. Rodrigo Duterte, prezydent Filipin, kolejny raz zaszokował opinię publiczną, wyznając, że w przeszłości, kiedy pełnił funkcję burmistrza miasta Davao, osobiście patrolował ulice w poszukiwaniu handlarzy narkotyków i zabijał ich własnymi rękami. Duterte powiedział też, że jest z tego dumny. Więcej o obłąkańczej kampanii prezydenta Filipin przeciw narkotykowym dealerom Mariusz Świerżewski. Prezydent Filipin Rodrigo Duterte przyznał, że w okresie pracy w roli burmistrza Davao osobiście uczestniczył w patrolowaniu ulic i zabijał podejrzanych o popełnienie przestępstw związanych z handlem narkotykami. W swoim przemówieniu dał jasno do zrozumienia, że jest z tego dumny, a swoim zachowaniem chciał dać przykład innym. Muszę przyznać, że do 1/3 zabójstw rzeczywiście doszło w czasie interwencji policji. I wiem, niezależnie od stanowiska, przyznam, że w Davao kiedyś zrobiłem to osobiście. Chciałem pokazać, że jeśli ja mogłem to zrobić, to dlaczego oni nie mogą? Patrolowałem ulicę i szukałem kłopotów. Szukałem spotkania, więc mogłem zabić. Jako burmistrz wiedziałem, że mam misję, żeby coś z tym zrobić. Duterte, który doszedł do władzy obiecując unicestwienie 100 tysięcy narkotykowych przestępców, objął stanowisko prezydenta 30 czerwca i natychmiast podjął bezlitosną walkę przeciwko handlarzom narkotyków. Niezwykle brutalna kampania prezydenta Filipin, która kosztowała już życie ponad 5,5 tysiąca ludzi, w tym, jak się przypuszcza, wielu niewinnych, jest ostro napiętnowana przez Zachód. Masowe zabójstwa wywołują też protesty na Filipinach. Jeśli Duterte ma polityczną wolę, aby na Filipinach nie było zbrodni, to najważniejsze jest wyeliminowanie ubóstwa.
Należy pamiętać o tym, że to kraje ubogie mają najwyższy wskaźnik przestępczości narkotykowej, więc to rozwój ekonomiczny, a nie zabójstwa są w tej sprawie najlepszym rozwiązaniem. Oburzone są także międzynarodowe organizacje walczące o prawa człowieka, według których na Filipinach zapanowało całkowite bezprawie. Każda kolejna ofiara jest jedną ofiarą za dużo. Jeśli widzicie, że ludzie umierają w tempie dwucyfrowym dziennie, to jest to powód do niepokoju. To jest przerażające, to jest frustrujące. To jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Działania prezydenta Duterte mają znamiona obłędu. Pytaniem otwartym jest, jak długo Filipińczycy tolerować będą kogoś takiego na czele swojego państwa. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika. Dziś wieczorem tir i dwa busy ze świątecznymi paczkami dla Polaków z Wileńszczyzny wyruszy z Przecławia koło Szczecina na Litwę. W tym roku w ramach akcji Paczka dla Rodaka zebrano 90 tysięcy złotych, a w przedsięwzięcie z roku na rok włącza się coraz więcej szkół i wolontariuszy. O szczegółach ze Szczecina Dariusz Stępień. Mnóstwo młodych ludzi i tysiące prezentów wypełniły salę gimnastyczną w szkole w Przecławiu koło Szczecina. Paczka dla rodaka i bohatera na kresach jest na ostatniej prostej. W ramach akcji udało się uzbierać około 90 tysięcy złotych. Jeszcze przed świętami dary trafią do naszych rodaków na Wileńszczyźnie. W tym roku włączyło się, myślę, że spokojnie 50 szkół z całej Polski. I nie tylko szkół, bo instytucji, różnych organizacji. Ponad 1200 paczek liczymy na to. To jest, myślę, że minimum 15 ton darów. A wszystko zaczęło się od fotografii pani Aleksandry, witającej pielgrzymów zmierzających pieszo do Ostrej Bramy. Na zdjęciu widać było wszystko. Ciepło, serdeczność, ale też skromność i niedostatek. Przyszli organizatorzy paczki postanowili pomóc starszej pani. Nie wiedzieli jeszcze, że to był początek czegoś większego. Pierwsza paczka to była tak naprawdę paczka za 500 zł, która pojechała do pani Aleksandry. I ta paczka spowodowała lawinę tak naprawdę pomocy, chęci pomocy dla naszych rodaków na kresach. W ubiegłym roku, podobnie jak dziś, paczkę wsparła para prezydencka, która również przygotowała własne prezenty. Wszystkie dary dziś w nocy wyjadą dwoma busami i tirem na Litwę. Wolontariusze mają do przepakowania kilkaset kartonów. Wydawało mi się, że będzie tego mniej, a jest naprawdę ogrom tego wszystkiego. Myślę, że warto pomagać innym. Jesteśmy dumni z tego, że nasi przyjaciele z Wileńszczyzny, młodzi ludzie, ciągle mówią w polskim języku, umieją śpiewać polskie piosenki. Pomoc trafi też do rodziny, która na początku grudnia straciła dorobek całego życia. Jedziemy też, co się wydarzyło tak na dniach naprawdę, do Pogorzelców, w którym spalił się dom. Polska rodzina straciła dom przed świętami i też chcemy im umilić, troszeczkę pomóc, jak tylko możemy. Przez najbliższe dni ekipa paczki pokona około 2,5 tysiąca kilometrów. Pierwsze paczki dotrą na Wileńszczyznę w czwartek w nocy. A teraz już wyjątkowa opowieść wigilijna, napisana przez samo życie. Opowieść smutna, choć pokazująca, jak wielką siłą jest bliskość drugiego człowieka i dobro, czasem zaklęte w najprostszych ludzkich odruchach. Erik Schmidt-Madsen, który co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia dorabia przebierając się za świętego Mikołaja, już kilka razy odwiedzał przed świętami umierające dzieci. Półtora miesiąca temu Erik został pilnie wezwany do szpitala w mieście Knoxville w stanie Tennessee przez znajomą pielęgniarkę. Wiecie, trzeba zacząć taką rozmowę wesołym głosem. Od tego rodzaju rzeczy, sami rozumiecie. Więc spytałem, słyszałem, że w tym roku może ominąć cię gwiazdka. Chłopiec odpowiedział, tak, ponieważ powiedzieli mi, że umieram. Odparłem, cóż, święta wcale cię nie ominą. Elfy już przygotowały dla ciebie prezent. Wiem, że czekałeś na to od bardzo dawna. Mikołaj spełnił ostatnie marzenie umierającego 5-letniego chłopca i postanowił dodać mu otuchy. Chłopiec chwilę później zmarł w ramionach Mikołaja. Powiedziałem, pamiętaj, że kiedy dojdziesz do Perłowej Bramy, po prostu powiedz im, że jesteś elfem numer jeden Mikołaja. Spytał, naprawdę jestem? Odpowiedziałem więc, oczywiście, że jesteś. Jestem pewien, że przyznają ci rację. On po prostu podszedł i dał mi olbrzymi uścisk. Trzymał mnie i patrzył, zadając pytanie. Mikołaju, czy możesz mi pomóc? Chwilę później zmarł. Wydarzenie w szpitalu było wstrząsem dla Erika. Myślał o tym, żeby przestać występować jako święty Mikołaj. W wywiadzie udzielonym stacji NBC powiedział jednak, że ostatecznie zrozumiał, że może nieść ulgę ciężko chorym dzieciom. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika.
O godzinie 21.30 zaprezentujemy dziś kolejne wydanie magazynu Rozmowa Ściśle Jawna. Autora programu Piotra Nisztora już teraz zapytam o temat tego odcinka. Dziś w Rozmowie Ściśle Jawnej o kulisach przejęcia PKS-a będę pytał prezesa PZU Michała Krupińskiego. Serdecznie Państwa zapraszam, 21.30. I tak się dziś sprawy miały. To, co przed nami, to doniesienia sportowe i prognoza pogody. A my ponownie spotykamy się jutro o godzinie 19.00. Dobrego wieczoru.